Wszystkie konie w startboxach. Jego gonitwa się rozpoczęła. Tradycyjnie w swoim stylu Wasilew wychodzi na front. Za nim galopuje Eridani. Ktoś tam został, to chyba Riad Hiba. Całą grupę zamyka natomiast Cynar. Tempo nie za szybkie, bo Riad Hiba już poprawiła do grupy. 1400 metrów do celownika. Za chwilę będzie Wasilew tam na drugim miejscu wspólnie In Extremo i Jafel Adbach. Dalej Eridani z Euro Tachesem na szóstym miejscu nagroda i pozostałe na ostatnim miejscu w tej chwili. Tam zdaje się galopuje Alruna z Cynarem. I konie wchodzą. Za chwilę wejdą w zakręt. Wasilew, którego tutaj mocno atakuje In Extremo. Teraz poprawił na trzecie miejsce Euro Daches, czwarte zajmuje Jafel Adbach, a na ostatnim miejscu Alruna z Cynarem i Riad Hiba. To jest mniej więcej 750 metrów do celownika. In Extremo zrównał się z Wasilewem. Euro Daches, Jafel Adbach, piąty Harris. Na szóstym miejscu Eridani, dalej nagroda Riad Hibach. Zrzucił się teraz mocno także Cynar. 500 metrów do celownika. Wasilew próbuje uciekać. Przy kanacie idzie Jafel Adbach. Jeszcze utrzymuje przewagę. Piękny siwy Wasilew. Jafel Adbach mocno naciska przy kanacie. Trzeci Euro Daches, tam jeszcze ruszył się In Extremo. I razem Wasilew się broni. I za chwilę w celowniku Wasilew, Jafel Adbach, Euro Daches, In Extremo, piąty Harris.